W czasie, kiedy żyje się w pokoju, w miarę dużym dobrobycie, bezpieczeństwie, no to ludziom do głowy przychodzą różne głupoty. Jedną z takich głupot jest panoszący się w kręgach chrześcijańskich pacyfizm, mówiący o tym, że chrześcijanie absolutnie nie powinni brać do ręki broni, nie powinni ćwiczyć się tam powiedzmy w strzelaniu. Wstępować do wojska, policji czy innych służb mundurowych. Oczywiście jest wiele wersetów biblijnych, które temu przeczą, ale dzisiaj chciałem Wam pokazać pewną analogię, której sam Jezus użył. Jeśli Jezus używa jakiejś analogii, przykładu, to znaczy, że uważa takie działanie za dobre, albo co najmniej za neutralne. I oto, w Ewangelii Łukasza, jedenasty rozdział, Jezus używa takiego przykładu, dwudziesty pierwszy werset. Gdy zbrojny mocarz strzeże swego zamku, bezpieczne jest mienie jego, lecz gdy mocniejszy od niego najedzie go i zwycięży, zabiera mu zbroję jego, na której polegał, i rozdaje jego łupy. No, widać, że absolutnie nie można tutaj rozumieć tego symbolicznie, jest mowa o zamku. O rycerzu, o zbroi i tak dalej. Kontekst jest ewidentny, odwołuje się do takiego właśnie życia, jakie znają odbiorcy. I Jezus to pokazuje jako normalny, dobry przykład: że jeśli jest potężny rycerz, no to i strzeże zamku, ma zbroję przyodzianą, no to wtedy jego mienie jest bezpieczne. Jeśli z kolei jakoś tam źle się przygotowuje, Gotuje, czy źle e, zmierzy swoje siły, ktoś go pokona, no to wtedy jego mienie przepada. Ewidentnie pochwalone jest tu e, ta zasada, by bronić swojego mienia, używając nawet do tego zbroi, miecza itd.